Cześć. Nauczymy się dzisiaj, jak zapamiętywać fakty historyczne. Pokażę Ci krok po kroku, w jaki sposób konwertować historię na skojarzenia, a następnie w jaki sposób te skojarzenia uporządkować, żeby zostawały nam w głowie na bardzo, bardzo długo. Przy czym ślad pamięciowy będzie bardzo silny, no i jest duże prawdopodobieństwo na to, że nie wleci ci to z głowy, jeżeli też będziesz odpowiednio często powtarzać oczywiście. Przejdźmy sobie do notatek, które prawdopodobnie mogłabyś mieć na przedmiocie historycznym. Ja pozwoliłem sobie skorzystać z notatek, które przesłała mi Ola z grupy Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego 2019. Nawiasem mówiąc, bardzo polecam Ci tę grupę, jeżeli jesteś gimnazjalistą jeszcze ten ostatni rok i przygotowujesz się do egzaminu, bo jest tam mnóstwo dobrych materiałów, ludzi, którzy Cię wspierają, więc totalnie polecam. Tymczasem przejdźmy sobie do notatek, które przesłała mi Ola. Ola przesłała mi notatki z XVIII wieku. Ja pozwoliłem sobie wziąć porcję tych notatek i pokazać Ci, w jaki sposób możesz zamienić je na elementy związane z technikami pamięciowymi. A następnie te techniki oczywiście pokażę Ci, jak możemy na tym materiale wykorzystać. Przejdźmy zatem sobie do treści, którą przyswoimy sobie w dniu dzisiejszym. Na początku zamienimy sobie cały tekst na skojarzenia. I zacznijmy sobie od słów reformy oświeceniowe. Z czym możemy sobie skojarzyć reformy oświecenia? No mnie się kojarzy ze słowem reforma, forma, na przykład robienie formy na siłowni, prawda? Coś w tym stylu. Oświecenie, na przykład oświetlenie, czyli jakaś lampa. Także kto może nam się kojarzyć z robieniem formy? No według mnie takim najbardziej sławnym rzeźbiarzem swojego ciała jest Mariusz Pudzianowski, zwłaszcza ten Mariusz Pudzianowski z tych lat strongmanów. No to był po prostu największy koksu po prostu w Polsce, że tak powiem. Jeszcze przed hardkorowym koksem, przed Burnejką. I tutaj możemy sobie właśnie Mariusza robiącego formę skojarzyć ze słowem reformy. Natomiast słowo oświeceniowe skojarzymy sobie z oświeceniem, oświetleniem, więc wyobraźmy sobie taką scenę, że Mariusz Pudzianowski rzeźbi sobie ciało, robi formę przy dużym oświetleniu. I to skojarzenie odda nam właśnie ten tekst reformy oświeceniowe. Teraz kolejnym elementem jest Rosja. Piotr I Romanów i Katarzyna II. To są postacie związane z Rosją właśnie w tym XVIII wieku i postaramy się znowu wymyśleć adekwatne skojarzenie. Mój pomysł do słowa Rosja, no to oczywiście Władimir Putin, który może powiewać rosyjską flagą na przykład, a żeby było trochę bardziej dynamicznie. Jeżeli chodzi o Piotra I Romanowa, to ja poszedłbym, jeżeli chodzi o Piotra, w Piotrusia Pana. Jeżeli chodzi o jedynkę, Formuła 1, także na przykład Piotruś Pan, który siedzi w Formule 1. A jeżeli chodzi o Romanów, no to coś związanego z byciem romantycznym. Czyli na przykład Piotruś Pan w Formule 1 trzyma balonowe serduszka. No i teraz, jak to skojarzyć z Katarzyną II? No, te serduszka Piotruś Pan z Formuły 1 mógłby na przykład chcieć oddać Katy Perry, która je batonik Twix. Dlaczego Katy Perry? Bo Katarzyna. Dlaczego Twix? Bo numer 2, Katarzyna II. Także cały ten obraz mówi nam o Piotrze I Romanowie i Katarzynie II. I przejdźmy sobie do pierwszego elementu związanego z Rosją, Piotrem I Romanowym i Katarzyną II. Tutaj do tego pierwszego myślnika, car ma władzę absolutną, to jest fakt związany z tym zagadnieniem w kontekście reform oświeceniowych i Rosji oczywiście.
Car ma władzę absolutną. Według mnie car można łatwo sobie skojarzyć z angielskim słowem car. A jeżeli car i władza absolutna, no to może być na przykład samochód z koroną. Wyobraź sobie, że taki samochód z koroną zasuwa sobie, robi jakieś kółeczka, drifty i to reprezentuje nam car ma władzę absolutną. Zapamiętajmy sobie to w ten sposób. Przejdźmy sobie do kolejnego myślnika. Obowiązkowy pobór do wojska. No to jest bardzo proste. Możemy sobie po prostu wyobrazić maszerujących żołnierzy albo żołnierzy z karabinami, którzy zajmują odpowiednią pozycję do wykonania jakichś manewrów na przykład, tak? I następnym punktem w całej tej naszej wyliczance jest zmiana obyczajów oraz rozwój oświaty. Mój pomysł na skojarzenie względem tego jest taki, aby wyobrazić sobie nauczyciela, który zmienił obyczaj, bo nie czeka aż ty się mu ukłonisz, ale sam kłania się tobie. I to właśnie będzie reprezentowało nam zmianę obyczajów i rozwój oświaty, bo nauczyciel ma związek z oświatą, a jego nawyk ma związek ze zmianą obyczajów. Przedostatnim punktem w przypadku Rosji jest podział terytorialny na gubernie i prowincje. I ja bym tutaj sobie zrobił taki wizualny podział na ludzi, którzy gubią się w życiu, są tacy coś na tej zasadzie, oraz ludzi, którzy są profesjonalistami. No oni to się w życiu nigdy nie gubią. I dlaczego takie skojarzenia? Gubernie kojarzy się zgubić. Prowincje można skojarzyć po pierwszym członie pro z profesjonalistami. To nie musi być jakieś bardzo adekwatne w 100% skojarzenie. Wystarczy tak przynajmniej w pewnym procencie, żeby się nam kojarzyło. Taki właśnie podział na ludzi profesjonalnych i zagubionych będzie nam mówił o podziale terytorialnym na gubernie i prowincje. I przejdźmy sobie do punktu ostatniego. Jakim jest przeniesienie stolicy z Moskwy do Petersburga? I tutaj posiłkuję się takim troszeczkę bardziej zaawansowanym, chyba najbardziej z całej tej tutaj listy, skojarzeniem, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie pod lupę słowo Moskwa, to możemy sobie wyodrębnić na przykład Mos, albo Mosk na przykład, co nam się może skojarzyć z Musk, jak Elon Musk, postać w świecie nauki, w świecie podróży na Marsa bardzo sławna, związana również z Teslą. Więc Elon Musk reprezentuje nam ten człon Mos, Mosk i Kaczka. Dlaczego Kaczka? No bo Moskwa, więc Elon Musk na dużej gumowej kaczce. Taka wyobraźnia. I ten Elon Musk na tej gumowej kaczce jest przeniesiony. I teraz Petersburg, prawda? Więc Elon Musk jest przenoszony na tej dużej gumowej kaczce w miejsce, w którym jest Peter Parker ze Spidermana, który je hamburgera, bo Petersburg. No tak, nawet brzmi podobnie, prawda? Więc Moskwa to Elon Musk na gumowej kaczce, Petersburg Peter Parker, który je hamburgera. No to mamy już wszystkie skojarzenia za nami. Wszystko sobie zakodowaliśmy w postać tych wizualizacji. W jaki sposób możemy to sobie sensownie uporządkować, żeby nie wylatywało nam z głowy? Zastosujemy metodę Pałacu Pamięci i taką metodę możesz wdrożyć na przykład poprzez swoje własne mieszkanie. Możesz wyobrazić sobie wszystkie te skojarzenia, które zbudowaliśmy we własnym mieszkaniu, wykorzystując meble na przykład. Nazywasz sobie we własnym mieszkaniu mebel pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. To może być na przykład, mogą być to drzwi, może to być zlew, może to być lodówka, kanapa, krzesło, jakaś szafa i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie przy każdym takim meblu uporządkowujesz sobie te skojarzenia. Na potrzeby tego filmu i przy okazji jako ciekawostkę pokażę Ci, że dokładnie to samo możesz zrobić w grze komputerowej. Ja pozwolę sobie dzisiaj wykorzystać grę
taką oldschoolową, jest to Crash Team Racing. Jeżeli ktoś kiedyś grał na PlayStation 1, no to oczywiście będzie kojarzył, jeżeli nie, prawdopodobnie szykuje się remaster tej gry, więc warto sobie zobaczyć, jak ten klasyk wygląda w rzeczywistości, więc na początku zaprzyjaźnij się z tym w ogóle otoczeniem tej gry. Zobacz, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, na czym polega i przejdziemy sobie do porządkowania tych wszystkich skojarzeń we właściwe miejsca. Zatem podzielimy sobie cały obszar tej gry na stacje. I jak widzisz, tutaj jest stacja pierwsza, po prawej stronie, przy tej takiej bandzie pokazującej nakaz jazdy w lewo, coś w tym stylu. Z kolei przy tym takim zielonym miejscu, to jest taki przyspieszacz, taki booster, dopalacz prędkości, będzie stacja druga. I w tych stacjach zaimplementujemy sobie za chwilę nasze skojarzenia. Tutaj na końcu tego odcinka jest stacja numer 3, tu będzie nasze trzecie skojarzenie. Generalnie zbudowaliśmy 8 skojarzeń, więc 8 stacji sobie z tej mapy areny wybierzemy. Przy tych dwóch zjadających, niebezpiecznych, agresywnych kwiatkach jest stacja 4 i stacja 5. I tutaj zaraz nasza postać przesunie się dalej. Zobaczymy, jakie będą kolejne miejsca. Kwiatek numer 3, no tu jest jeszcze trzeci kwiat, będzie miejscem 6. Stacja numer 6, dokładnie tak. I stacja numer 7 i stacja numer 8, to są te dwie ostatnie bandy na końcu tych odcinków. I teraz przy każdej odpowiednio stacji zaimplementujemy sobie nasze skojarzenia. Więc zacznijmy oczywiście od samego początku. Na samym początku, przy tej bandzie, która nakazuje jechać w lewo oraz przy tym dopalaczu, mamy takie stacje. Po prawej stronie, to była stacja 1, jest Mariusz Pudzianowski przy lampie, przy dużym oświetleniu. No i o co tu chodzi? Chodzi o to, że tematem, który dzisiaj sobie przyswajamy, jest są reformy oświeceniowe. I przy dopalaczu znajduje się Władimir Putin, który nas tam wita flagą Rosji, bo reformy oświeceniowe w Rosji. Reformy oświeceniowe w Rosji. Mariusz Pudzianowski i oświetlenie, mówi nam o tym, że to jest, są reformy oświeceniowe, no bo on robi formę przy oświetleniu. A Władimir Putin mówi nam o tym, że chodzi o Rosję. I jedziemy sobie do kolejnych stacji, które stworzyliśmy. Na końcu tego trzeciego odcinka jest scena, w której Piotruś Pan trzymający balony z serduszkami w Formule 1 przekazuje te romantyczne prezenty Katy Perry, która je Twixa. Dlaczego? Dlatego, że chodzi nam oczywiście o to, że w kontekście tej Rosji mówimy przede wszystkim o Piotrze I Romanowie. Piotruś Pan, pierwszy Formuła 1, serduszka, czyli romans Romanów. A Katy Perry, Katarzyna II. Tak sobie zakodowaliśmy, w takie właśnie obrazy, taki sobie zbudowaliśmy scenariusz tych skojarzeń. Kolejną stacją jest stacja, przy której mamy samochód z koroną. Dlaczego? Dlatego, że samochód to kar, czyli car, a korona to władza absolutna, czyli car miał władzę absolutną. Przy kolejnej stacji żołnierze zajmują swoją pozycję. Przypomina nam to o tym, że w tamtych czasach był obowiązkowy pobór do wojska. I jest nasz nauczyciel, który kłania nam się, czyli zmiana obyczajów i rozwój oświaty. Przedostatnią stacją jest podział na ludzi zagubionych i ludzi profesjonalnych, czyli podział terytorialny na gubernie oraz na prowincję. A jeżeli chodzi o ostatnie skojarzenie, które zbudowaliśmy i ostatnią stację, która jest przy tej bandzie nakazującej kierunek jazdy, to jest Elon Musk
który przenosi się na kaczce w miejsce, gdzie Peter Parker je hamburgera, czyli przeniesienie stolicy z Moskwy do Petersburga. Przejdźmy sobie jeszcze raz taką wirtualną podróż po naszym Pałacu Pamięci zbudowanym w tej grze i powoli przeanalizuj każdą stację, czy ona od razu podpowiada ci informację, jaką zakodowaliśmy sobie w skojarzeniach i przy konkretnych stacjach. Pamiętaj o tym, że warto przy tym wszystkim wyobrazić sobie wszystkie zmysły, wszystkie towarzyszące temu jakieś przeżycia. Jak mieliśmy tego Mariusza Pudzianowskiego, to możesz sobie wyobrazić, jak podnosi te wszystkie ciężary i przy tym nawet, nie wiem, wzdycha na przykład, tak, daje jakieś odgłosy. Władimir Putin, który nas tam wita po rosyjsku na przykład, tak. Każdy taki fajny fakt na temat każdego skojarzenia możesz sobie w trakcie tego odtwarzać. No i właśnie, spróbuj wydobyć wszystkie wizualizacje, jakie tam zaimplementowaliśmy. Jeżeli już jesteś w stanie to zrobić, no to bardzo dobrze, znaczy, że masz bardzo dobrą pamięć, dobrze ci to weszło do głowy. No i ostatnim krokiem, jaki fajnie gdybyś zrobił, jest to, żeby cały ten Pałac Pamięci wydobyć ze swojej głowy. Czyli już bez patrzenia na grę, bez patrzenia na mieszkanie, jeżeli wolałeś to zrobić w mieszkaniu, a wszystko z wyobraźni, wszystko z twojej własnej głowy, z własnego umysłu. Jeżeli będziesz w stanie to zrobić, odtwarzając wszystkie skojarzenia, jakie zbudowaliśmy, a z tych skojarzeń odtwarzać każdą informację z tych notatek historycznych, to znaczy, że wiedza została zaimplementowana poprawnie. Wystarczy ci kilka dobrych powtórzeń, no i na egzaminie dasz radę, będzie nieźle. Jeżeli nie, to powtórz sobie jeszcze kilka razy. Możesz przeanalizować tę trasę, przeanalizować swoje własne mieszkanie, jeżeli nim się posiłkowałeś. I spróbuj jeszcze kilka razy to zrobić. A może zbuduj skojarzenia bardziej po swojemu. Do czego ja cię jeszcze zachęcam, to wykorzystaj notatki, które tutaj Ola była uprzejma nam podać. Możesz zrobić własne pałace w obrębie państwa pruskiego i Austrii. Jeżeli masz swoje pomysły, to super, podziel się, jeżeli ci wyszły twoje własne pałace. No i zachęcam cię do tworzenia własnych skojarzeń, własnych pałaców pamięci. Jest to fantastyczna metoda zapamiętywania, przechowywania tych wszystkich informacji. Spowoduje, że na pewno wzrosną twoje oceny, wzrośnie twój potencjał jako osoby uczącej się, zapamiętującej duże ilości materiału w krótkim czasie. Zachęcam, polecam. Maciej Łuczek, dziękuję bardzo za dzisiaj. I pamiętaj, że historia jest ważna, warto mieć ją w głowie.